Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki księdza Edwarda Stańka pod tytułem Tajemnice Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 8, wersety od 9 do 10. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: Wam dano poznać tajemnice Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Przekaz samej przypowieści był już kazaniem skierowanym do tłumów. Uczniowie wiedzieli, że sens tego obrazu w ustach mistrza jest głębszy, szukali klucza do jego rozumienia. Dotykamy metody przekazu Ewangelii. Ona polega na budzeniu zainteresowania, na zmuszaniu do myślenia. Ci, których to nie interesuje, nie otrzymają klucza i nie zgłębią bogactwa mądrości ukrytej w podanym obrazie. Jezus wyraźnie dzieli ludzi na tych dobrej woli i resztę, która jej nie posiada. Czasem przy tej reszcie mówi jeszcze o ludziach złej woli. Klucza do przypowieści poszukują jedynie ludzie dobrej woli i oni ten klucz znajdują. To im jest dane dotrzeć do tajemnic Królestwa Bożego. Bez dobrej woli nie można być wtajemniczonym ani w świat dobra, ani w świat łaski. Królestwo Boże jest opieczętowane. Bez zainteresowania oraz usilnego starania o otwarcie zapieczętowanych drzwi nikt nie potrafi ich sforsować. Rozbije się o tajemnicę. Głoszenie Ewangelii polega na wtajemniczaniu ludzi dobrej woli w bogactwo Bożego życia. Innym należy przekazywać przypowieści i pobudzać ich do myślenia. Jeśli nie zależy im na dotarciu do tajemnicy, nie da się im podać klucza do drzwi tajemnic Bożego bogactwa. Katecheza i kaznodziejstwo winny być przestawione na te dwa poziomy. Uczniowie Jezusa winni sobie jasno uświadomić, że należą do wtajemniczonych w Boży świat i tym różnią się w sposób zasadniczy od pozostałych. Podawanie klucza do tego bogactwa ludziom nieprzygotowanym jest szkodliwe zarówno dla tych, którzy po niego sięgają, jak i dla tych, którzy go podają, nie mówiąc już o losie pereł rzuconych przed wieprze. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 8, wersety od 11 do 12. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże, tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Oto klucz do przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże, mające zawsze wielką wartość, zawsze pełne życia, choć ukrytego. Dlatego trzeba wiele czasu, by to Słowo wydało owoce. Takie zestawienie jest obrazem szacunku, jaki Bóg ma dla naszej wolności. On swe Słowo wydaje w nasze ręce, a to, co my z Nim uczynimy, zależy od nas. Słowo jest pełne bogactwa. Żeby jednak stało się ono widoczne, potrzebna jest pielęgnacja słowa przez długi czas. Ziemia, na którą pada słowo Boga, to obraz człowieka. Jezus dokładnie wyjaśnia, kogo ma na uwadze, mówiąc o drodze. Wśród swoich słuchaczy dostrzega część zupełnie zamkniętą na słowo Boże. Ziarno nie ma szans wzrostu na drodze. Zostanie stratowane i co najwyżej może być pokarmem ptaków. Droga nie jest środowiskiem życia. Wielu współczesnych ludzi pędzi i ten pęd życia zamyka ich na jakąkolwiek refleksję. Oni nie są w stanie myśleć o niczym innym, jak o szybkim dotarciu do celu. Najczęściej jest to pogoń na zasadzie rywalizacji z innymi. Samochody pędzą, bo każdy kierowca chce jedynie szybko dotrzeć do celu. Podobnie jest z ludźmi spieszącymi ulicą. Zatratują innych, byle osiągnąć swój cel. Pośpiech zmniejsza wrażliwość na innych. Można się rozpychać łokciami, można potrącać innych, można po nich deptać. Jezus wyjaśnia, że nad ludźmi zabieganymi czuwa diabeł
i pilnuje, by Słowo Boże, mimo że do nich dociera i pada na glebę ich serca, nie spoczywało na niej zbyt długo, bo mogliby się nad nim zastanowić. Ziarno na drodze to coś niezwykłego, a taka refleksja jest już początkiem myślenia. Dlatego on czuwa, by wydziobać to słowo. On nie pozwoli na jego wzrost, a ponieważ żyje z łaskawości Pana, karmi się tym słowem. On używa go jako pokarmu, a nie pozwala, aby ono zakiełkowało i okazało swą moc i bogactwo. Porywa to słowo z serc ludzi, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. To sformułowanie odsłania istotny cel interwencji szatana – nie pozwolić na akt wiary. Ta wypowiedź Jezusa ujawnia główną przyczynę niewiary młodego pokolenia. Ono otrzymuje łaskę wiary, ale nie jest w stanie się nad nią zatrzymać. Ono pędzi ekspresem, a wówczas nawet trudno dostrzec ziarno leżące na drodze. Jednym z wielkich zadań jest zahamowanie tempa pogoni za wiadomościami i wrażeniami, by młody człowiek mógł przez chwilę zatrzymać się i pomyśleć. Katecheza w liceum rozbija się coraz częściej o bezmyślność młodych ludzi. Wielu rodziców z przerażeniem stwierdza, że syn lub córka nie potrafią myśleć. W jaki zatem sposób zatrzymają się nad ziarnem, które padło w ich serca? Twórczo rozmawiać można jedynie z człowiekiem, który ma czas i siły na myślenie. Przekazywanie Ewangelii uczestnikom maratonu nie ma najmniejszego sensu. Im trzeba podać coś pożywnego do picia, nic więcej. Oni mają inną hierarchię wartości. Tu obecnie rozgrywa się główna batalia o wiarę człowieka i jego zbawienie. Bóg rzuca swe słowo, a ludzie wciąż biorą udział w wielkim maratonie i biegną do jakiegoś celu, który jak Fata Morgana jest ciągle iluzją. Wydaje się im, że jeśli go zdobędą, będą szczęśliwi. Tymczasem on ciągle oddala się od nich, a oni wciąż biegną, aż padną na drodze. Szczęście nie jest przede mną, ono jest we mnie. Należy się zatrzymać i je odkryć. Albo jestem szczęśliwy tu i teraz, albo nigdy nie będę szczęśliwy. Komu do szczęścia potrzebne jest coś jeszcze, ten uzależnia szczęście od czegoś, a to jest równoznaczne z wejściem na drogę, która nie prowadzi do szczęścia, ale donikąd. Karolina Landskorońska podziękowała Bogu za to, że znalazła się w więziennej celi, bo wreszcie miała czas dla siebie, do własnej dyspozycji. Dotychczas ciągle była w drodze. Kiedy człowiek się spieszy, diabeł się cieszy. Oto zwięzły komentarz do słów Jezusa o interwencji diabła w sercach ludzi zabieganych, ciągle w drodze. Tak jasno to ujęte i tak słabo dostrzeżone jako zagrożenie wiary w naszych czasach. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 8, werset 13. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. Brak silnej woli. Niektórzy przyjmują łaskę wiary i nawet się z nią liczą tak długo, jak długo się nią cieszą. Kiedy trzeba za nią zapłacić, dokonać wyboru między nią a innymi wartościami, porzucają łaskę i sięgają po to, co łatwe lub co sprawia im więcej przyjemności. Tu Jezus odsłania wartość silnej woli. W Jego szkole jej doskonalenie jest sprawą ważną. Ziarno zaczęło kiełkować, nawet wyrosło, ale nie miało szans, aby wydać owoce. Odpowiedzialność człowieka za nieustanne doskonalenie silnej woli spoczywa na nim do końca życia. Można mieć lat 80 i jeszcze należy świadomie doskonalić siłę swej woli, czyli czynić to, co człowiek chce, a nie to, co mu się zachce. To jest odpowiedzialność za głębie wiary. Bóg nie ocenia drzewa po pięknej koronie, ale po mocy i zdrowiu korzenia. Ono zawsze ma możliwość odrodzenia, jeśli korzeń jest zdrowy i głęboko zapuszczony w ziemię.
Siła woli decyduje o wytrwałości i wierności. Niedoceniony wymiar wychowania współczesnego pokolenia. Stąd tak wielu ludzi traci wiarę, stąd wielu ludziom naszego pokolenia brak silnej woli. Mimo że pielęgnowali łaskę wiary przez kilka, a nawet kilkanaście lat, w obliczu życiowych trudności nie dostrzegają w niej siły do ich pokonania i porzucają wiarę. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 8, werset 14. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Trzecia kategoria słuchaczy jest nastawiona na odbiór słowa, ale nie podejmuje jego realizacji. Trzy wymiary doczesności angażują ich bardziej niż realizacja usłyszanego słowa. Pierwszym z nich jest troska o życie doczesne – chleb, mieszkanie, zdrowie, rodzinę. Troska o życie potrafi pochłonąć człowieka do tego stopnia, że nie jest on w stanie poświęcić ani chwili na pielęgnowanie słowa, na wprowadzenie Bożego Słowa w życie. Drugim zagrożeniem jest bogactwo. Pieniądz robi pieniądz, a ten mechanizm zdaje się uszczęśliwiać człowieka i staje się jak narkotyk. Trzeba wiele mocy ducha, aby zrezygnować z zabiegania o bogactwo. Żyjemy w świecie dominacji pieniądza. On staje się ważniejszy niż wszelkie inne wartości, ważniejszy nawet niż sam człowiek. I to zarówno ten, który bogactwo gromadzi, jak i ten, który jest po drodze wykorzystywany, a nawet niszczony. Mechanizm wyzysku przybiera w świecie różne formy, ale jego istota zawsze jest ta sama. Zysk jest ważniejszy niż człowiek. Bogactwo można codziennie przeliczać na kalkulatorach tego świata i licytować się z innymi. Wartości duchowe są ukryte i nie da ich się tak łatwo przeliczać. Czar pieniądza sprawia, że usłyszane słowo Boga idzie w zapomnienie. Trzecie niebezpieczeństwo jest ukryte w przyjemnościach. W pogoni za rozkoszą ludzie zostawiają wszystko. Ona jest doraźną korzyścią, daje chwilę szczęścia i zapomnienia. Jeśli zostanie ustawiona jako wartość nadrzędna, zawsze odniesie zwycięstwo nad innymi wartościami, bowiem zmysły są nieustannie żądne przyjemności. Nie trudno zauważyć, jak czytelnie Jezus ukazuje dramat Słowa Bożego w sercach ludzi, którzy żyją doczesnością. Los ziarna słowa w ich sercach jest przesądzony. Ono nie ma szans na odniesienie zwycięstwa. Życie dostarcza nieustannie dowodów na słuszność słów Jezusa, a jednak niewielu wyciąga wnioski z tak czytelnej nauki. Trzeba odejść od doczesności, nabrać do niej dystansu, by zatrzymać się nad Słowem Boga. Dokonuje się to na dwóch drogach. Na jednej nieszczęścia pozbawiające człowieka dóbr doczesnych zmuszają go do refleksji nad ich zagrożeniami. Utrata majątku, zdrowia, bliskich, spokojnego życia, zabezpieczenia stanowi wezwanie do ostrożnego inwestowania sił i czasu w doczesność. Jedni to wezwanie słyszą i idą za nim. Stopniowo odkrywają wartość słowa i dostrzegają w nim bogactwo tysiące razy większe niż w dobrach materialnych. Inni jednak nie wyciągają takich wniosków i albo czekają na moment, w którym obróci się koło ich fortuny i znów zaczną gromadzić, albo narzekają na los, że znaleźli się pod wozem i już nie mają szans na zmianę swego położenia. Dla pierwszych nieszczęście staje się szansą wejścia na drogę mądrości, dla drugich jest początkiem ich życiowego nieszczęścia. Zatracają się w narzekaniu, a niekiedy nawet w buncie przeciw wszystkim, łącznie z Bogiem. Obwiniają Go za swe nieszczęście. Tu powstaje pytanie, w jakiej mierze można ludzi przygotować do klęsk, które są szansą rozpoczęcia nowego życia, a o ile jest to łaska i należy ją uprosić u Boga. Takie sytuacje mają miejsce prawie każdego dnia.
Nieszczęścia są blisko i dosięgają nasze środowiska bez ostrzeżeń. Druga droga polega na dobrowolnym nabraniu dystansu do doczesności. Dokonuje się to przez wejście na płaszczyznę czynienia dobra, czyli rozdawania w sposób mądry wszystkiego, co człowiek posiada, łącznie z siłami i czasem. Ta dobroć otwiera jego serce na słowo Boga i czyni je ziemią żyzną. Wezwanie Jezusa ma na uwadze przede wszystkim tę drogę. Trzeba jednak powiedzieć, że niewielu dorasta do takiej decyzji. Błogosławieństwo domu. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i miłosierny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Najsłodszy Panie Jezu Chrysto, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca i niech Jego moc działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do niego wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa z 9 chórami aniołów będzie obecne w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna, niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem. Święci archaniołowie, niech go strzegą. Święci apostołowie, niech będą szafarzami jego dostatków. Święci ewangeliści, niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa,
niech będzie dachem tego domu. Trzy gwoździe Chrystusa niech będą jego zaporą. Korona Chrystusa niech będzie jego tarczą. Najświętsza rana jego boskiego serca niech będzie schronieniem dla wszystkich jego mieszkańców. Jezu, Maryjo, święty Józefie, wszyscy nasi patronowie i święci aniołowie stróżowie, uproście u Boga w Trójcy Świętej jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia grożącego duszy lub ciału jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen. Nawiedź ten dom, Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom, oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki, niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. I Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przykonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas. Krwi Chrystusa,
zapłato naszego zbawienia, wybaw nas krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, wybaw nas krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas krwi Chrystusa, rodząca dziewice, wybaw nas krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego
ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi. Abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie, przez Chrystusa, Pana naszego.